Jakub Świerczok wraca do gry. Polski napastnik mógł wrócić do gry w piłkę po tym, jak odwołano jego 4-letnie zawieszenie, którego powodem miało być rzekome zażywanie dopingu. Wszedł on w drugiej połowie meczu Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin, jednak nie był w stanie przechylić szali zwycięstwa na korzyść Zagłębia, ponieważ w końcówce Marcel Wędrychowski zapewnił zwycięstwo Pogoni.